Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Dead by Daylight, moi drodzy. I dzisiaj zagramy sobie troszeczkę inaczej niż graliśmy zazwyczaj, ponieważ zawsze graliśmy z ekipą. Ja niestety nie mogłem ostatnio przyjść na nagrywki ekipowe, ponieważ jeszcze jestem chory, jak pewnie słyszycie. Więc dzisiaj sobie spróbujemy zagrać solo i spróbujemy sobie zagrać mordulcem, słuchajcie. Jeszcze nigdy nie graliśmy w sumie na nagrywkach mordulcem, więc czemu by kurczę tego nie spróbować? Zobaczymy jak nam pójdzie. Bardzo lubicie, gdy gram mordulcem na streamach, zresztą na streamach zazwyczaj gram tylko mordulcem, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Gramy dzisiaj panem doktoreczkiem, z jakimiś pereczkami, oj, coś tam jakieś perki były, ale jakieś takie podstawowe, za bardzo tam się nie rozpuszczałem nad nimi. Zobaczymy jaką będziemy mieli mapę, moi drodzy, obyśmy mieli szpital, oby był szpital, guys, oby szpital. Ole perków mi tu nawalili, o panie kumpel. Virginia Plate, ale to są jakieś takie 2 na 10 perki, także nie mam za bardzo się czym przejmować. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że to nie będzie jakiś super ekstra OP team. No mam 15 rangę, więc to nie są na pewno jakieś osoby, które grają pierwszy raz tą grę, to na 100%, raczej nie będzie 20 rang. Na survivorach to jest ciężkie do wbicia ranga, także no zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Oby nam się udało, moi drodzy, słuchajcie. Okej, jakieś ładowanko tutaj mamy. Zazbijamy. Trzymajcie kciuki, żeby było Treatment Theater. Taka mapa, bo jest prze kozacka. Łuki. Loading. Dawaj, Przemek, dawaj, dawaj, dawaj. No halo, ale długo. Ma wood NPC. Dobra, we did it. Ładuj się. O! Ujajaj! Wretched shop. Jesteśmy w sklepiku, no problemo, damy sobie radę. Dzień dobry, czy ktoś tu może jest w pobliżu? No ja sobie przełożę tutaj, proszę państwa, na małe leczonko tutaj dla was. Zobaczymy, czy ktoś tu może będzie w moim pobliżu. Ogólnie słuchajcie tak, doktorek działa w ten sposób, że odpalamy sobie to leczenie, czyli tą terapię. I ona nam pokazuje wrogów z dosyć dalekiego zasięgu, moi drodzy. I gdy widzimy sobie tą osobę, możemy sobie za nią pójść, moi drodzy, i możemy ją potraktować terapią szokową. W ten sposób, dziwnym trafem, ona nie dostała tej terapii. Teraz powinna dostać i znowu nie dostała, co tu się halu dzieje? O co chodzi? Przejdzie banie? Dobra, inaczej jak cię załatwimy, moja droga. Jak nie chcesz terapią podejść, to cię załatwimy normalnie. W ogóle jesteś troszeczkę polagowana, dziołcha. Dobra, nie będziemy cię tak gonić, bo to nie ma sensu. Próbuję cię walnąć raz, jak mi się nie uda, to ja to pierdzielę. Dobra, nie będę się z tobą ganiał. Szkoda mi czasu na to. Weźmy naprawę silniczek. Siema, Zosia, siema. Chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. Siema na maneczko. Stoicie, panie? Oj, dobra, porażone dwie osóbki, moi drodzy państwo. Już za fajna sprawa, hello. Porażona, następna, drugi poziom ci nabiliśmy. Tobie też nabiliśmy jakiś poziom. Tata jest polagowana i dlatego nie dostaje tego porażenia. Trzeci poziom, okej, możemy się z wami klepać. Chodź tu, moja droga. No będziecie ganiać dookoła auta ze mną. To jest tak głupia technika, nie? Że ja nie mam pytań. Patrzcie, mamy tutaj dwie osoby, które się ganiają ze mną dookoła auta. Przecież to jest taka chamska technika. Że to jest kosmos, naprawdę. Dawaj, 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 Zośka. Raz! Proszę bardzo, ja to sobie zniszczę, bo to będziesz tu przeskakiwało cały czas. Ja nie mam zamiaru za bardzo się męczyć tym. Naprawiliście dopiero jeden silnik, więc okejka. Ty będziesz sobie cały czas krzyczeć, bo ty nie jesteś wykaraskana z mojej psychozy. Także spoczko, spoczko, dziążko, spokojnie. I leżysz sobie tutaj, proszę, ja ciebie bardzo. Naprawiliście dwa silniki, nie podoba mi się to. No i co, ty będziesz mi latarką świecić? Kurwa mać, no po prostu... Nie mam pytań. Dobra, chodź na hak. Nie ma żadnych latarkowań tutaj, moja droga. Ty sobie tu powisisz. Hitman? Ja pierdzielę, naprawdę? Ale zrąbałaś. Chodź. Ja ci nie dam tak łatwo. Uciec, kumpel. Już wisisz drugi raz, słuchaj. Szybko poszło.
Szybko, 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 obracaj się, obracaj się. Jęknie obrócone. I drugie wiszonko mamy tutaj. Raz wyżona. Osóbka. No dawaj, dawaj, dawaj na tego haka. Kurwa mać, co tu ma oznaczać to w ogóle? I wisisz. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Chyba się tu miałeś leczyć troszeczkę, nie? O, 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 pięknie, pięknie, pięknie. Trzeci raz, jak już powisisz, to jest po tobie, moja droga. Ja nie jestem głupi. Ja nie jestem głupi, nie dam się tak łatwo wykiwać. Aj, teraz się dałem. Wykiwać jak debil troszeczkę, no ale już. Raz. To jest też gościu, który będzie nam cały czas się chciał próbować wykaraskać stąd. I on się teraz wykaraska ode mnie. Aj, ty skurczygnacie jeden. Patrzcie. 3-4. Ja go teraz podniosłem i on zaraz mi odleci. Mówiłem? Bo to jest taki perk tych proelo gości. Nie mam pojęcia, jak się go wbija, ale oni skurkowańcy są dobrzy, no. Ej, tu mieliśmy kogoś innego chyba. Leżysz, kumpel. I zaraz zawiśniesz nawet. Ale bardzo szybko się rozwijają. Zawsze jak jest ten team z takim proelotypem jednym, to jest bardzo ciężki do rozpykania, muszę przyznać. Ale dobra, ty tylko raz się możesz w ten sposób śmieszny super elo wykorzystać. Ale mają bardzo dobrą taktykę. Trzech mnie tutaj bejtuje, a reszta próbuje się zająć piennikami. I słusznie, i słusznie. Nie mam pojęcia, dlaczego znowu cię nie poraziłem szokowo. Hello! Kogo my tu mamy? Raz. I gonimy cię. Jak zawisiesz na haku, już jest po tobie, wiesz, dziążka o tym. Tak się niezręcznie złożyło, że akurat dostałaś po raz kolejny. Znaczy mi to bardzo pasuje, nie? Siema, co tam? I patrz, słuchaj. Siema. Dobra, cześć, Angelika. Angeli. Proszę bardzo. I lecimy po następną kupeleczkę. Już też raz wisiałaś, nie? Musisz mi się tylko pokazać, bo ja wiem, że ty gdzieś tu jesteś, cholera mała. Co, weźmiemy tak. Mały treatment dla ciebie. Zobaczmy jakiś silniczek, który... był tu naprawiany. Ty byłeś naprawiany, to cię troszeczkę zepsujemy, żeby nie mieli tak dobrze. Zobaczmy, gdzie jest reszta silników. Tam jest jeden i tam jest jeden. Pewnie tamtego teraz próbuję naprawiać. Ostatni silniczek będą próbowali teraz naprawiać, więc może być unlucky, jeśli mnie tu pykną. Ten Bashir już raz wisiał. Więc trzeba się tu na nim skupić jakoś ładnie. Ewentualnie... A nie, dobra, ten jeszcze nie został tchnięty nawet. Oczko. Zobaczymy, czy podeszli do tego. Jeśli zaczęli go troszeczkę naprawiać, to on przestanie dymić. Dobra, cały czas dymi. On się cały czas psuje. Czyli wychodzi na to, że są w tym najdalszym silniku. Bardzo mi się to podobuje. Znaczy zakładając, że gdzieś się tu nie leczą. Ten został naprawiany troszeczkę? W ogóle. Okej. Okay. To mi się podoba. Czy oni się nie mogą znaleźć? To jest bardzo ciekawa sytuacja. Ooo, ale ja mogę. Nie wejdzie do środka tutaj, nie? Baby, 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 baby. Ty mnie gdzieś tu w konia robisz. Ze przeszłaś tu oknem? O, naprawiają się, trzeba ich tu szybko znaleźć. Nie może być tak, że ja was tu odpuszczę. Gdzie jesteś, kumpel? Show me the way. Pokaż no się. Zaraz was tu wynajdziemy, spokojnie, na przykład tam. Wy zepsuliście silnik. Może być? Raz? Jeszcze nie wisiałaś, nie? Spokojnie, najpierw sobie zepsuję silnik, bo ja wiem, że jeden z was tu będzie cały czas go naprawiał. A pani Bashir została tam raz pyknięta. No i co tam? No i zła droga wybrana, moja droga. Zła droga wybrana, moja droga! Ale nikt cię raczej nie będzie tu próbował ratować w tym momencie, bo wiedzą, żeby dostali w pyrkę. Tak jak na przykład ten typek, który tu próbuje coś naprawiać. On chyba nie jest tego świadom.
że ja jestem w pobliżu. Znaczy jest świadom na 100%. Kurde, bele. Zaczął naprawiać. Znaczy, że ty sobie tu powisisz. A ja idę walnąć. Daj go tutaj. Pyk. Zaraz zostaniesz tam ratowana na 90%, więc ja sobie tu zostanę. Możliwe, że naprawiałem też ten drugi silnik. To mi tutaj troszeczkę irytuje, muszę rzec. Dobra, kumpel. No dawaj mi nabijać punkty, dawaj mi nabijać punkty. No problemo. Ja się bardzo, bardzo cieszę z tego problemu, kumpel. Dobra, dobra, walnij sobie to. Idź naprawiać teraz silnik. Pięknie, tu mamy rozwalone na paletkę. Co? Nie naprawi silnika. A, idziesz uratować koleżankę, dobra. Tak się akurat zdarzyło, że... Aj, unlucky. Pięknie. I twoja koleżanka właśnie umarła. I mamy teraz tylko... dwie osóbki do odstrzelenia, tak? I powinnaś teraz umrzeć, bo ty już się... Tak, dokładnie, kumpel. Unlucky, ja wiem, że ty teraz będziesz próbował naprawiać tamten silnik. Myślisz, że ja jestem głupi? Naprawdę myślisz, że ja nie wiem, żeby naprawiać ten silnik? Dibeć? Pan Bashir też już raz wisiał. Zobaczmy sobie, gdzie ty, kumpel, się tu kryjesz. Jeden. Drugi poziom. Trzeci poziom. Niszczymy cię, dobra? Co ty na to, kumpel? Ale mi nie uciekniesz, bo ja wiem, gdzie ty idziesz! Gdzie ty idziesz, przyjacielu? Where are you going? Kumpel, o, uciekanko jakieś tutaj się szykuje. Ale prosto w twarz pan zebrał. To pana powiesimy. Ja widzę, że twoja koleżanka to cię raczej nie będzie próbowała uratować. Jeśli będzie, no to niestety to nie jest chyba najlepszy wybór dla niej. Ona będzie od razu uciekała, nie? Dobra, zobaczymy tutaj. Przepraszam bardzo, czy pani koleżanka jest tu gdzieś w pobliżu może? Pani Bashir? Albo panie Bashir? W sumie bardziej chyba panie, nie? Pan Bashir już raz leżał. A ty żeś się widlował, kumpel. Więc to nie będzie dobry wybór dla was, żebyście się tu ratowali, nie? Bashir już uciekł. No i cóż, moi drodzy, haha, rozpykani, można rzec. Trzech zabitych, jeden uciekł. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wynik. Powinniśmy dostać punkciora, zresztą Bashir też raz wisiał. Trzeba o tym pamiętać. Wszystkich nie zabiliśmy, trudno. A trzech pokonanych, według mnie, gitara siema. Gdyby to był live, to bym powiedział GG chat. I słuchajcie, zobaczymy ile punkciorów. Jeden punkcik leci, elegancko. Powinniśmy dostać około 20 tysięcy punktów. Zgadłem? Nawet więcej chyba niż 20. Proszę bardzo, 24 tysiące. Całkiem, kill yourself. No to prawda, gracze Dead by Daylight jak zwykle elegancko mnie tu przyjęli. Dziękuję bardzo. Dobra, słuchajcie. Create lobby. Zobaczmy, jeszcze jeden szybki mecz. Zobaczmy, jak nam to pójdzie. Zobaczymy, czy nam kogoś znajdzie na szybko, czy nie. Musicie mi też wybaczyć, niestety będę ciągnął troszeczkę z nosa. A tutaj, w międzyczasie, jak sobie czekamy na naszych survivorów, moi drodzy, to zapraszam was na fanpage'a. Link macie w opisie, możecie sobie wejść, kliknąć lajeczka, moi drodzy, i dobrze ze mną się bawić również na fanpage'u. Wrzucane są hehe śmieszne posty. Mamy tu jakiś nowy ultra rare offering. Ciekawe, poczekajcie, zaraz zobaczę, co to daje w ogóle. Może wykorzystamy to kiedy indziej. W ogóle możemy też jakiegoś offeringa wcisnąć. Patrzcie, a tu jest offering, dobra, mamy tych offeringów całkiem sporo, może coś rzucimy. Criminal increase the chance to be sent to Backwatch Swamp, to nas akurat nie obchodzi, 75% hard pointów. Grants the ability to kill all survivors who have been hooked by your hand during the next trial. Ooh. Czyli jeśli ktoś był powieszony, ej, bierzemy to. Ebony Memento Mori. Super pro elo, najlepszy, aż sobie zrobię screenka, żeby mieć. Najlepszy offering, słuchajcie, jaki mieliśmy. Nigdy w życiu jeszcze nie grałem w tak dobrym offeringie. Dobra, ciśniemy. Miejmy nadzieję, że sobie dobrze poradzimy z tą rozgryweczką, bo to naprawdę może być kozacki meczyk. Wychodzi na to, że jeśli kogoś powiesimy, możemy go zabić od razu w rękę. Każdy, kto został chociaż raz powieszony, może być od razu zabity. To będzie bardzo OP. Słuchajcie, będzie bardzo, ale to bardzo OP. Jeśli raz kogoś powiesimy, to on od razu jest out. Bardzo dobry offering. Nie spodziewałem się, że aż tak dobry będzie. Jeśli to działa w ten sposób, jak myślę, to naprawdę, o ja pierdziele, jakie to jest OP.
No ale dobra, zobaczymy. Niech się meczyk ładuje. A w ogóle też możecie mi napisać w komentarzach, co myślicie o takich solo meczykach zabójcą. Oczywiście z ekipą, mówię, powoli już wracam do zdrowia, więc ekipą nagrywki będą jak najbardziej. Dlatego nie grałem, ponieważ byłem chory, leżałem w łóżeczku z gorączką. Teraz mi został tylko katar i czasami pokasłuję, więc już jest okej okay w miarę. No. Do streamków też już będziemy wracać, więc będzie okejka. Dobra, ładujcie się, kumple. Zobaczymy, jak z tym offeringiem tu nam wyjdzie. Jak zwykle jeden tutaj niezaładowany kumpel. Czekamy na niego. No halo, kumpel, ładuj się. Pros can be found in every level, this servant's the... A, to odchodzi, że pokazuje survivorów, którzy są pochowani w szafach. To chyba wiemy o krukach akurat dobrze. Jeśli siedzicie za długo w szafie na przykład, to wam się kruki nad wami pokazują. Wybijamy? Halo! Proszę zakupić nowy komputer. U, no, dawaj. Szybciutko. No, oj, Friedman Theater. Idealna mapa, moi drodzy, na ten offering mi się wydaje. I idealna mapa, moi drodzy, ogólnie dla naszego doktorka. Słuchajcie, to jest moje okolice. Bardzo mnie to cieszy. Jest może ktoś, kto się ze mną chce pobawić. Poszukuję. O, mamy pana Archonta. Pan Archont będzie bardzo dobrą ofiarą do tego, żeby dostać na pyrę, bo on będzie kozaczył. Czy jest tu może ktoś? Na pewno ktoś będzie przy tym silniczku? Czy zgad? Niekoniecznie, patrzcie, się skurcze byki pochowały. Gdzie, o, gdzie są survivorzy? Coś mi się wydaje, że doktorek wam przyłoży. Już naprawiliście silnik? Chyba naprawiłem całą czwórką, słuchajcie. Chyba tam lecą grupowo strasznie. Dobra, mamy. Tak, lecą grupowo, jak najbardziej. Lecą strasznie grupowo. Dobra, raz porażony. Czemu cię nie trafiłem? Za mnie mogę ich dziwnym trafem porazić. Dobra. Czemu to było dziwne? Czemu ja go nie trafiłem? Było bardzo dziwne, ale spokojnie, kumpel. Teraz twoja psychoza moralna cię zaatakuje. Dobra. No problemu, ja gonię tego kumpla. Widziałem cię tam. Ale ja gonię ciebie, przyjacielu. Gonię ciebie. Bo ty gdzieś mi się tu chowasz w tym miejscu. Dzień dobry bardzo. Dzień doberek. Chodź, 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 chodź. Raz uderzony, proszę bardzo. I'm going to rape you. Znaczy, wydaje mi się, że troszeczkę to mogą być role odwrócone, kumpel. Więc niekoniecznie to ty będziesz rapił mnie. Ale ja powinienem sobie zdać z tobą radę całkiem, całkiem nieźle, także... Zobaczmy, jak ci tu kumplu pójdzie. Jest, widzę cię. Nie zgubiłem cię. Nie ma tak łatwo. Słuchajcie, jeśli ten offering będzie tak dobry, jak mi się wydaje, to jesteśmy w domu. I'm going to rape you! Słuchajcie, o kurde, ale naprawiałem skurczybyki silniki. Strasznie szybko naprawiałem silniki. Dobra, poszukujemy hak. Ej, czemu ja nie widzę haku? Dobra, mamy haki, ale mi się wyugluje skurczybyk. No, chyba mi się wyugluje. Nie zdążę go zanieść na hak. A tam była piwnica. O, ale strąbałem. No, o ty gnoju. I'm going to rape ya. I'm going to rape ya. Ej, może być to naprawdę cienki meczyk. Ale chociaż jednego typa chcę zabić z tego. Ubiłem go. Ale lipa, słuchajcie, nie jest dobrze, to nie jest dobry mecz. Szkoda będzie tego offeringa stracić, no. Naprawdę będzie cholernie szkoda. Dobra, mam kumpla. Ktoś tu się nie wystraszy troszeczkę, prawda? I mały smyku. Kto tam? Andrzej Lika. Gonimy cię, moja droga, gonimy cię. Widzicie. Jak będziesz biegać w kółka, ja przyspieszam. Mam rage'a.
To jest jeszcze inny kumpel, ale to jest kumpel, którego ja już dziabnąłem kiedyś i bardzo chętnie dziabnę go jeszcze raz. Nie? Pamiętasz mnie, kumpel? I'm going to rape you. Oj, 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 unlucky, siusiaki, nie? Chodź, 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 chodź. Bo jak ja cię powieszę, muszę was zacząć wieszać, Holender, bo to nie może się tak skończyć. Ale chłopaki bardzo dobrze tutaj grają. Chłopaki, panie, nie wiem, chyba chłopaki, nie? Widzę, że ktoś tu leci. O, pięknie, pięknie, to się dobrze składa. Bardzo dobrze składa, patrzcie na to. A ja się odwrócę w tą stronę i zrobię tak. Dobra, patrzcie. To ucieknę teraz na górę. Ja wiem, co chcę zrobić. Chcę, żeby on został ściągnięty z haka. Właśnie zostaje ściągnięty z haka. Patrzcie, 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 patrzcie. O, to chodzi, o to chodzi, o to chodzi. Kumplu, chodź tu. Czemu zostałeś uleczony na strzała? Możesz mi to wytłumaczyć? Miałem też o peperki pozakładane, słuchajcie. Muszę tego I'm going to rape ya znaleźć. O, widzę cię, kumpel. Cześć. I ty już giniesz. Z tego, co zrozumiałem, ja będę mógł cię teraz zabić, to bardzo, bardzo łatwo. Tylko nie wiem, w jaki sposób. Zaraz coś znajdziemy, prawda? Gubiłem hak. Kurwa, no mać, nie wierzę. No towers po prostu. Kurczaki pieczone. Dobi są, bardzo dobrze grają. Kurczy gnaty małe. Tam się ktoś leczy z lewej strony. I'm going to rape ya! Oj, widzę hak, kumpel. Dobra, wisisz. A, dobra! W ten sposób! Zdychaj. Leżysz. Zdech. Ale piękne! Woo! Neksik, poproszę następnego kumpla. Do zabawy. Dacie mi tu kogoś powiesić? Dobra, trzeba wam poniszczyć trochę silniki, bo za bardzo się rozkokosiliście tutaj. Widzę cię, Bożenka, widzę cię. Widzę tu też hak. Na którym najprawdopodobniej bardzo chętnie powisisz. Nie mam pojęcia, gdzieś uciekła. A, tutaj. Aleś przyfarciła, dziążka. Oj, 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 Fire Dragon! Pan Fire Dragon! No proszę bardzo, Dragon! Nawet nie jest Dragon. Pan ognisty smyk. Myk. Chce pan powisi? Proszę bardzo, ja tego silniczka panu zepsuję. Ja was tu jeszcze urządzę, zobaczycie. Dobrze gracie, dobrze, bardzo dobrze gracie. Cześć, kruk. To oznacza, że ktoś tu jest. Jest, jest, jest. Czy naprawdę tej pani nie ściąga? Ściąga, jak najbardziej ściąga. Ściąga, ściąga. Cześć, 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 moja droga. Chodź, 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 chodź. Aj, fyk, mik. I kill. My się z państwem pożegnamy. Następna osoba, trup. Dwie zabite, okej. Okay. Jest, spoczko, zobaczmy, jak tam sobie zdychasz. Okej, okay, rozumiem. Koniec zabawy z panią. Idziemy do wyjścia. Oj, moi drodzy, tam to się pobawimy zaraz. Musicie mi się pokazać.
Mamy jedno i drugie wyjście. Teraz którym wyjściem wyjdą? To jest pytanie. To jest bardzo skomplikowana tutaj rzecz. Oj, tutaj, to tym wyjściem wychodzę. Tym wyjściem wychodzę. Tak mi się wydaje, słuchajcie. Tak mi się wydaje, że to jest to wyjście, prawda? Może i niekoniecznie. Jednak, kurczę, niekoniecznie. Bardzo dobry jest ten perk, trochę chujowo go nim zagrałem, bo przyznaję się. To moje zagranie nie było najlepsze na świecie. W ogóle tego Archonta nie znalazłem. Bardzo dobrze grali. Tak mnie kiwali, że to jest kosmos. Też mieli jakieś perki na 100%. Lepsze. No cóż, mówi się trudno. Nie zabiję nawet jednego. Drugi wyjdzie mi drugim wyjściem. No, ale słuchajcie. I tak nie najgorszy, i nie najgorszy meczek. Znaczy, no nie, no bywały lepsze, dużo lepsze. Dwóch zabiłem, czy dostanę chociaż jedną rangę? Nawet jednej rangi nie dostanę, nawet dostanę minus. No, ten mecz mi nie wyszedł, ale perki były prze-OP, naprawdę, zarąbiście dobre perki. No to wyszło ciężko, ile punktów? No 15 tysięcy, no nie najlepszy wynik, nie najlepszy, przyznaję się bez bicia. Ale to by było na tyle, moi drodzy, jeśli chcecie więcej takich filmów z DBD, to zapraszam was do subskrybowania kanału i napiszcie mi na dole, że chcecie więcej DBD solo. I trzymajcie się, do następnego odcineczka. Cześć!